Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls. Marian Ziółkowski po ważeniu przed PLMA 73. Witam i powiedz przede wszystkim, jak to było się mierzyć z Ironmanem oko w oko? No, byłem bardzo podekscytowany z tego powodu. Nie no, no na poważnie przeciwnik się zmienił. Jak to już mam szczęście do tego, że nie wiem, z kim się będę bił. Na lepsze czy gorsze w twoim mniemaniu? Zależy z jakiej strony patrzeć, bo z jednej strony wydaje się być minimalnie mniej wymagająca, a z drugiej jest niewygodny, ma słaby rekord, a jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem stójkowym. Naprawdę ogarnia stójkę i no, jest dużą niewiadomą. Jak procentowo się zmienia jakby ta radość czerpana z MMA, bo jak często się powtarza, jak Mirosław Ogniński zwykł powtarzać, że na treningach nie dawałeś siebie 100%, teraz dajesz siebie coraz więcej, sam to podkreślasz. Jak to się zmienia względem twoich umiejętności do czerpania radości z tego sportu? No nie no, myślę jednak, że im więcej trenuję, im widzę, że to ma wszystko sens, tym oczywiście bardziej chce mi się w ogóle w to iść. Chcę wszystko, dzięki temu, że więcej trenuję, to tak samo bardziej chce mi się trenować i bardziej chce mi się walczyć, więc myślę, że wszystko na plus idzie. Jesteś szczęśliwy, że teraz już jest pewne, że otworzysz tą kartę telewizyjną, że będziesz w transmisji? No tak, no to jest pewne, że właśnie będę w tej telewizji. Trochę dziwnie, że otworzę, a walczę, no, bronię tego pasa, no ale przynajmniej będę w tej telewizji, więc tam już tam nie będę wydziwiał. Muszę podpytać, bo miałeś okazję mieć tą część treningową na basenie z Popkiem, który będzie walczył za tydzień. Duża gala również obok tej gali właśnie. Kto był szybszy na basenie? Nie no, no wiadomo, że ja tu nie ma co w ogóle o czym mówić. Choć tam coś tam Popek, coś tam pływał. No ale no, to na basenie bardzo dobre właśnie treningi i cieszę się, że zacząłem to robić, bo o wiele lepiej czuję się kondycyjnie. Pozdrawiam Swimfight i Stanisława i Wojtka. W takim razie nie przeszkadzam, bo za chwilę macie tak. Rules Meeting. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A muszę zapytać, dlaczego jako jedyny właśnie wracasz do Warszawy? Zostajesz w hotelu. No nie, no bo to jest mój dom i ja lubię swoje łóżko lubię przed walką, swoim lub pograć na plejaczku, tak po prostu w swoim tam... W swoim haremie. Dokładnie, haremie, tak. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, pozdrawiam trenera Oknińskiego, Pawła Puściana, Pawła Mistewicza, Mateusza Słotwińskiego, trenera boksu Jacka Kucharczyka, firmę Thermoplex. Dziękuję. Dziękuję. Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls.